Cześć, ja jestem Efren i tym razem chciałem pokazać, jak w wersji na konsolę Xbox 360 prezentuje się Minecraft. Miał swoją premierę właśnie na Xbox Live Arcade kilka dni temu. No to co, bierzemy pada w dłoń i włączamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście mamy komunikat o tym, że jak będzie taka ikonka, że gra jest zapisywana, żeby nie wyłączyć konsoli, no to jest standard. No i co my tutaj mamy? Mamy play game, mamy leaderboards, mamy achievements, mamy help and options, unlock full game, oczywiście i exit. Co jest nowego właśnie, czego nie było w edycji PC-towej, to przede wszystkim help and options. Tutaj mamy bardzo, że tak powiem, rozbudowane opcje tego, jak grać i temu podobne rzeczy. Dodatkowo jeszcze teraz, jak włączę, będzie widać samouczek, który jest już wewnątrz gry. To również jest nowość, bo tak naprawdę Minecraft był taką grą, w której do wszystkiego musieliśmy dojść sami, jednak w tej edycji, że tak powiem, ona jest idiot friendly, tak? Czyli tutaj mamy wszystko podane jak na tacy. Czyli mamy basics, tak? Wejdziemy sobie how to play, czyli że prawą gałką się rozglądamy, lewą się ruszamy, a służy do jump, czy do skakania i tak dalej, do czego są triggery. Tu mamy HUD oczywiście, czyli jak wygląda interfejs użytkownika. No inwentory, jak to się wszystko tutaj rusza i tak dalej. Chests, czyli jak tutaj te rzeczy przekładać w skrzyniach, do czego te skrzynie służą. Crafting, oczywiście też mamy największy problem. Tutaj to jest o tyle fajnie, że właśnie mamy zawsze przy sobie tak jakby spis tych wszystkich recept, więc będzie łatwo rzeczy nowe robić, wystarczy, że mamy składniki. Tutaj mamy właśnie przetapianie, na czym to polega, tak samo, że otrzymujemy z rudy sztabki różnych surowców i je później możemy wykorzystywać do czegoś innego. No i ostatnie dispenser, czyli właśnie łączenie różnych rzeczy w jakieś tam inne i tak dalej. Dobra, to w takim razie na Nether Portal jeszcze jest. Jak go zrobić i do czego on służy, krótki opis. No dobra, to wchodzimy w takim razie w grę. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Jest ładowanie. No i graficznie to wygląda identycznie jak na komputerze. I mamy tak, press A to start the tutorial. Czyli mogę wcisnąć A, żeby rozpocząć tutorial. No i mamy właśnie, rozglądać się prawą gałką dookoła, lewą, żeby się ruszyć, A, żeby podskoczyć. Prawym triggerem będziemy sobie kopali. Tu muszę cztery bloki z tutorialu złapać. I właśnie, teraz na przykład najeżdżam na coś, na jakiś obiekt. Tutaj na dole widzimy to pod ekwipunkiem. Mamy na dole właśnie X crafting, Y to jest inventory i mamy place i mine. I tutaj właśnie triggery będą się zmieniały w zależności od tego, na co najadę. To jest bardzo fajne. O właśnie, że teraz mam tylko mine. Teraz mam place mine, czyli mogę sobie to położyć lewym. Czyli na komputerze mieliśmy lewym klawiszem myszki właśnie kopanie, prawym stawianie, tu jest odwrotnie. No ale to niczym nie przeszkadza. Teraz chcę, żebyśmy cztery kawałki drewna zdobyli. No teraz jest właśnie powiadomienie, żebyśmy mieli achievement, gdyby to była pełna wersja, bo to jest demo. No żeby odblokować pełną wersję. No i też fajne jest tutaj właśnie, jeżeli ktoś nie grał nigdy w Minecrafta, jeżeli ogólnie nawet najadę tylko kursorem na jakieś elementy, to mi właśnie wyświetlają się informacje, wcześniej były o roślinkach. O, teraz jest przypomnienie, żebym czwarty kawałek tego drewna zdobył. No i mam. I teraz Y otwieramy sobie ekwipunek. No i oczywiście, że nam pokazuje różne rzeczy, które mamy ze sobą. Tutaj mogę teraz LS-em ruszać gałko, no i wybierać potem to, co potrzebuję. No właśnie. Czyli na przykład mogę sobie włożyć mapę tutaj. Bardzo fajne. X, żeby tutaj craftować. A i właśnie, co jest bardzo fajne, tutaj mamy już, to przyspieszę, mamy właśnie recepty. Czyli na przykład, o, co potrzebuję na przykład na wybudowanie takiej skały, znaczy skały, takiego klocka z cegieł, co potrzebuję na piach, na... No ogólnie jak takie różne właśnie rzeczy zrobić, co jest potrzebne na crafting table. No i na górze mamy zakładki i właśnie jak zrobić na przykład tutaj mamy co? Krzesiwo, tak?
pochodnie, jakieś lampy. Mamy oczywiście wszystko, z czego to zrobić. Wybieram po prostu, jeżeli mam materiały, będę mógł to zbudować. Bardzo fajne. Czyli takie uproszczenie, jeżeli ktoś nie zna tych wszystkich recept. Ja na przykład jak grałem na komputerze, na początku było ciężko, tak? Nie znało się po prostu tego, trzeba było gdzieś tam szukać w internecie. No tutaj mamy wszystko jak na tacy. Dobra, no może przejdziemy się troszkę po tym, zobaczymy, co to jest. Jest wielki napis Minecraft. I zobaczymy, co tu się znajduje w tym demie. O, nie mogę wyjść, dopóki nie skończę tutoriala. Czyli muszę zrobić deski. Mamy deski teraz. Crafting table teraz muszę zrobić. Dobra. I to jest proste. O, kolejny achievement byłby. To jest o tyle proste, że po prostu wybieram na nożę, przyciskam A i mogę to stworzyć. Mamy już crafting table. Bardzo fajne. Postawimy go. No i mamy crafting table, że pozwala nam właśnie tworzyć. O właśnie, coraz więcej rzeczy. Tutaj mamy teraz naprawdę bardzo dużo receptur, do których był nam wymagany crafting table. No na przykład mamy właśnie łóżka, drabinki i tak dalej. Czyli nie musimy na pamięć znać tych przepisów. Mamy na przykład drzwi, wszystkie rodzaje, mogę sobie przewinąć i wybierać. I jeżeli mam składniki, będę mógł to stworzyć. Jeżeli przy składniku, jak widać, jest właśnie wykrzyknik, no to oznacza, że go nie mamy po prostu, czyli nie będziemy mogli danej rzeczy stworzyć. Bardzo fajne. No mamy oczywiście, że może niedługo być noc, więc trzeba sobie zrobić jakieś schronienie. Czyli to muszę dokończyć. Tutaj schronienie z tego. Dobra, teraz chcę, żebyśmy sobie pobawili się crafting table. Tak, czyli mogę narzędzia stworzyć, tutaj najpierw patyki będą potrzebne. I teraz wybierzemy sobie łopatę. Ale nie mam oczywiście składników. Tak, to okienko nam pokazuje, co jest potrzebne. Jeżeli coś jest na czerwono, my tego nie mamy w tym momencie. Dobra, chcę, żebym wybrał narzędzia. Ale nie mam narzędzi, żeby to stworzyć. Potrzebuję desek. I kolejne. No oczywiście, że czasami liście mogło spaść, też pokazało. No i dobra, zrobię sobie może tak, tutaj bardziej się przyda siekiera. Też kill off. I kolejny byłby achievement. Dobra, i łopata. Mamy narzędzia. Teraz mając właśnie, topór, chciałem powiedzieć kill off, mogę kopać już kamień. Osiem chcę, żebyśmy zebrali, dobra. Szczerze powiedziawszy, nawet na padzie bardzo, bardzo fajnie się gra. Tutaj może pokażę, jak to wszystko wygląda. O, do prawą gałką ruszam sobie. Jest bardzo fajnie, dobrze jest ustawiona czułość. Nie jest za mocno, nie jest za lekko. Nie wiem, czy to się da zmienić, w opcjach nawet nie sprawdziłem, ale jest w sam raz, tak jak włączyłem grę, więc nie ma na co narzekać. No i dobra, mam 10 tego i co mam teraz stworzyć? Aha, żebym stworzył sobie piecyk. Kolejny achievement byłby. Jest gotowy. No i tutaj oczywiście nas informuje, że tu mogę różne rudy przetapiać. No dobra, przyspieszam to. Jak tu wyjść z tego samouczka? Bo bym chciał wam pokazać dalej wyspę, bo w sumie nie ma sensu pokazywać czegoś, co wszyscy wiedzą. No nie mogę. To więc włączę po prostu jeszcze raz bez samouczka. No i właśnie zmierzamy tutaj przez tą bramę, przez to przejście do tutaj czegoś, co twórcy nam przygotowali tak na początek, żeby pokazać. Czyli mamy tutaj miasto. Gdzieś tu powinni być mieszkańcy. Co? Nie ma.
Czyli takie przykładowe, jakieś tutaj budowle i tak dalej, co tu możemy w Minecrafcie zrobić. O, mamy kolejkę, jest, fajnie. Tu chyba wejście jest. Tak, to wchodzimy. Jest jakiś przycisk, jest. Yeah. No i jesteśmy gdzieś po drugiej stronie. Tu mamy taką ala twierdzę. No i mówię, cały czas się właśnie bardzo fajnie tym padem steruje, czyli jednak trzeba przyznać, że fajnie im to wyszło. A tutaj jakiś pomost jest. Dobra. A zobaczę sobie jeszcze może opcje. Leaderboards, co to jest? Nie mam nic w tym momencie, bo to jest demo. No i achievementy. Achievementów również nie mam. Ta gra, z tego co widziałem, kosztuje chyba 1600 Microsoft Points, więc nie jest to jakoś tam wielce dużo. No ale mi to nie jest potrzebne do szczęścia, bo mam konto premium na PC-cie, więc nie jest mi drugie potrzebne. Chociaż no mówię, tak jak widać na konsoli, bardzo wygodnie się gra. Dobra, zobaczymy tutaj na górę. No wygodnie wszystko się robi. Dobra, wejdziemy tutaj na dach. No i co najważniejsze jest, czasami Minecraft nawet na mocnym kompie potrafi sporo, naprawdę nieźle zwolnić, tak? Bo to jest wszystko w Java pisane. Natomiast tutaj widzę na Xboxie jest tak, jak być powinno, czyli idealnie. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o te pierwsze wrażenia. Tak jak widzicie, da się na konsoli grać i to całkiem przyjemnie. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!